Serdecznie witamy wszystkich uczestników, instruktorów, rodziców, zaproszonych gości na pokazie finałowym letnich obozów artystycznych Intercamp, organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Kompas z Gdańska. Witamy osoby, które oglądają nas poprzez transmisję na YouTubie oraz opiszę teraz nasz Intercamp. Intercamp to 15-letni projekt letnich i zimowych obozów artystycznych skierowany do dzieci i młodzieży. Wśród nich znajdziemy coś dla młodych filmowców, fotografów, tancerzy, muzyków, aktorów, grafików, projektantów gier, plastyków i wielu innych uzdolnionych. Corocznie w naszych obozach bierze udział około 800 młodych artystów. Intercamp to także wykwalifikowana kadra instruktorska, która pomaga w rozwijaniu pasji, talentów i spełnianiu marzeń uczestników. Dzięki projektowi powstało mnóstwo znakomitych dzieł, w tym filmów, grafik, utworów, zdjęć i wszystko to zapisało się też we wspomnieniach nas wszystkich tutaj. Wielu uczestników na swojej drodze zawodowej obrało właśnie kierunki artystyczne. I są często aktualnie absolwentami różnych szkół artystycznych w Polsce i na całym świecie w ogóle. Dzięki gościnności Wicia oraz Rady Sołeckiej możemy gościć tu na tej scenie i pokazać Państwu efekty naszej 10-dniowej pracy. Serdecznie zapraszamy teraz i prosimy o kilka słów pana sołtysa Tomasza Urbańskiego. Dzień dobry wszystkim Państwu. Bardzo serdecznie witam w imieniu Rady Sołeckiej, w imieniu wójta gminy Darłowo, pana Radosława Głażewskiego, który sprawuje patronat nad wszystkimi imprezami, festynami i eventami, które się odbywają w tej miejscowości. Witam przede wszystkim artystów młodych, witam kadrę. Bardzo pięknie dziękujemy właścicielom ośrodka Duna, którzy stworzyli taką atmosferę, wypełnili, w zasadzie trudno powiedzieć, niszę, bo nie było czegoś takiego, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło, żeby w ten sposób zaprezentować, umożliwić młodym artystom start pewnie w tej, na tej, mamy nadzieję, świetnej drodze rozwoju artystycznego, ale też i stworzyć taką fantastyczną atmosferę. Gratulujemy ośrodkowi, właścicielowi ośrodka Duna. Gratulujemy całej kadrze, która przygotowuje te, to już jest trzeci event, jeszcze jeden przed nami, 8 chyba, tak, pani Katarzyno? 8 sierpnia, na który zapraszamy, to będzie prawdopodobnie jeszcze większy od tego. No i no muszę koniecznie to powiedzieć, dziękujemy pani Kasi Laskowskiej, spiritus movens tego całego przedsięwzięcia, która fantastycznie to zaplanowała w tym sensie, żeby nas jako sołectwo wciągnąć do tej współpracy, bo to by się pewnie tak jak czasami się odbywa, że wewnątrz ośrodków dzieją się takie rzeczy, a tutaj wyszła z propozycją, żebyśmy wspomogli własną pracą i to właśnie się dzieje, czyli panowie z Rady Sołeckiej, ale też i właściciele kilku ośrodków tutaj, którzy wstają o 7 rano, żeby o 8 to pomóc rozstawić, później po 18 przyjedziemy, wszystko to posprzątamy bardzo ładnie. Współpraca fantastyczna, reklama Wicia jeszcze lepsza. Gratulacje dla wszystkich organizatorów. Zapraszamy Państwa na artystyczną ucztę. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy. W trzecim turnusie wzięło udział 134 uczestników. Przed Wami zaprezentują się i teraz sprawdzamy obecność, więc prosimy o głośne okrzyki każdej grupy. Ale takie, żebyśmy stąd słyszały Was, tak? Jesteście kawałek dalej, więc musi być naprawdę głośno. Aż 2 metry. Uwaga! Obóz teatr, taniec, muzyka. Czy jest obóz aktorski? Obóz gry, roboty i komputery. Nie słyszymy Was jeszcze raz! No. Obóz przygody z gotowaniem? Obóz wokalny. Plastyka i fotografia. Komiks, manga i anime. Ła. A japońska przygoda z mangą? Obóz... Jest czy nie? Obóz fotograficzny. Grafika komputerowa.
Czy jest grafika komputerowa? No, gdzieś tam jest. Filmowy. Obóz filmowy? No. Obóz projektantów gier? A dziennikarstwo? Super. Obóz chill out i przygoda? Tak to słychać. Czyli mamy wszystkich. Czyli mamy wszystkich. Teraz obóz rockowy, najgłośniejszy, przepraszam. Obóz rockowy i gitarowy. Tak, jesteście. I gitarowy? No. O nie. Dobrze, w takim razie serdecznie zapraszamy naszą panią koordynator Kasię Laszkowską i prosimy o kilka słów. Wielkie brawa! Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa tu serdecznie w imieniu swoim i w imieniu Biura Turystyki Aktywnej Kompas. Cieszę się niezmiernie i nie mogę doczekać się tego, co wydarzy się tutaj na tej scenie. Słuchajcie, to co? Zaczynamy? Nie słyszałam. Interkap, jesteście tutaj? No to zaczynamy. Miłego oglądania. Na samym początku zacznie najmłodsza grupa. Obóz Teatr, Taniec i Muzyka, składający się z młodych artystów w wieku 7-12 lat. Przygotowali dla Państwa musical. Musical o tańcu i spełnianiu marzeń. Czy interkampki są gotowe małe? Chyba tak, ale się trochę wstydzą. Zachęćmy je brawami! Zapraszamy. W teatrze spotkasz wszystkie baśnie. Królewnę, smoka, kota w butach. Nadchodzi czar, kiedy światło gaśnie. Drży muzyka w srebrnych nutach. W teatrze wszystko jest możliwe, jak we śnie, w innym jesteś świecie. Tu lalka może być solistką, tu księżyc może grać na flecie. W teatrze czas inaczej płynie i do przygody drzwi otwiera. Gdy raz się znajdziesz w tej krainie, będziesz chciał do niej wrócić nieraz. Musicie skupić się na krokach. To nie jest takie proste, przecież uczymy się baletu od tygodnia. To jest aż tydzień. Czeka nas ogrom pracy przed konkursem. Jak my sobie poradzimy? Najważniejsze jest skupienie. Jak tu się skupić przy takim hałasie? Co wy robicie? To jest nasza pasja, nasze marzenia. Wspierajmy się. To prawda, damy sobie ze wszystkim radę. Przecież razem możemy tak wiele zdziałać.
Uwaga, uwaga! W wielkim konkursie tanecznym zwycięża grupa TTM! Wielkie brawa! Ta drabina to schody do nieba, a ta miska pod schodami to księżyc. Ten miecz to zwyczajny pogrzebacz, ale kto w te czary nie uwierzy? To jest teatr, a teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie i już na zawsze w misce księżyc widzieć. Thank you.
Serdecznie dziękujemy. Teraz przygotowuje się obóz aktorski. On właśnie przeniesie nas w teatralny świat przygody i przygotowany został przez panią Patrycję Rojecką. Jestem pewna, że ten występ zagwarantuje nam sporą dawkę emocji i refleksji, mimo że sami aktorzy nie powiedzą nam ani słowa. Dlatego wszystkich proszę o ciszę i chwilę skupienia. Poszukajcie w tym mini przedstawieniu, mini spektaklu przekazu, bo jest niezwykle istotny, więc warto się wczuć i warto zwracać uwagę na szczegóły, bo to jest najważniejsze. Serdecznie zapraszamy.
Wielkie brawa dla obozu aktorskiego. Teraz przed Państwem wystąpi obóz, który nazywa się Obóz Gry, Roboty i Komputery. Obóz ten na co dzień zajmuje się grami, robotami, komputerami, jak sama nazwa wskazuje, a przede wszystkim projektowaniem tych robotów. I zobaczymy bardzo ciekawe przedstawienie. Chłopcy przynieśli swoje roboty. Pan Marcin Kołdej, który przygotował chłopaków tutaj, pomaga, a my zachęcimy ich wielkimi brawami! Wielkie brawa! Kolejna grupa to grupa obozu Przygody z gotowaniem, przygotowana przez panią Martę Gajp-Prusaczyk. Ci z was, którzy mieli szczęście spróbować tych pyszności, które oni robili praktycznie codziennie, zazdroszczę. Ale szczerze mówiąc, dla mnie osobiście było zaskoczeniem, że oprócz tego, że dobrze gotują, to dziewczyny są naprawdę świetnymi tancerkami. I to właśnie za chwilę nam pokażą. Zapraszamy. Do świata owocowej krainy i karnawału przeniesie nas grupa Gotowanie! Brawa! Maszyny i po chwili marzenia na sprzęt.
Brawa dla obozu przygody z gotowaniem. A co będzie teraz? A teraz przygotowują się nasze starszaki, które wykonają coś bardzo ciekawego, ponieważ przedstawią nam ewolucję piosenek gwiazdy światowej sławy pod przygotowaniem Magdy Iwińskiej. I teraz zapraszamy serdecznie, za chwilkę zapraszamy serdecznie naszą grupę młodzieży z obozu wokalnego. Grupa przygotowała dla nas piosenki i bardzo często śpiewają, więc teraz już zapraszamy na scenę i brawa! Say my name, if no one is around you. Say baby I love you, if you ain't running game. Say my name, you're acting kinda shady. Ain't calling me baby, but it's sudden change. Say my name, if no one is around you. Say baby I love you, if you ain't running game. Say my name, you're acting kinda shady. Ain't calling me baby, but it's say my name. Out cold, baby, how's your day? But today, in the same, every other world is a high, you're okay. Could it be that you are the creepy for the lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me, oh, the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? So much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought I wouldn't broke without you, but I'm richer. Thought I wouldn't sit without you, I love harder. You thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't stress without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sail without you, so 9 million. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. More every time when you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a fun thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is won't explain. Yeah, cause I know they don't understand just how you love doing no man's can. Got me looking so crazy right now. Your love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you page me right now. Looking so crazy in love. Got me looking so crazy in love. Oh, 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 na-na. Closet, that's my stop. Yes, if I bought it, please don't touch. You keep talking down, miss, that's fine. But could you walk and talk at the same time? Yeah, it's my name that's on the tag.
So remove your bags, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me I'm a such a fool. Talking about how I never ever find a man like you. You got me twisted. You must know about me. You must know about me. I can never know to you in a minute. But if I leave it here in a minute, baby, you must know about me. You must know about me. I can never know to you by tomorrow. Don't you ever for a second get to thinking irreplaceable. Ooh, yeah. All the single ladies, 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 they put your hands up. Up in the club, we just broke up. I'm doing all these things. You decided to dip and now you want the trip. Cause another bird's noticed me. I'm up on him, he's up on me. Don't pay him any attention. Keep crying my tears for 3 good years. Can't be mad at me. Cause if you like it, then you show the phone ring on it. If you like it, then you show the phone ring on it. Don't be mad once you see it, I'm keen on it. Cause if you like it, then you show the phone ring on it. Whoa, oh, 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 oh. Remember those walls I built with baby day tumbling down. They didn't even put up a fire. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had it down. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I heard you break it. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna short you out. Every look you know is surrounded by your embrace. And baby, I can see you kilo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. And baby, I can see you kilo. Pray you won't. Finally you put me back.
your head. It doesn't matter. Brush your hair. Fix your teeth. What you wear. It's all that matters. Just another stage. Purging the pain away. This time I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Pretty hands, we shine the light on whatever's worth. Perfection is a disease of a nation. Pretty hands, we shine the light on whatever's worth. We try to fix something, but you can't fix what you can't see. Is the soul that needs a surgery? Brawa. A teraz serdecznie zapraszamy wszystkich na wernisaż. Wernisaż wielu uzdolnionych, utalentowanych, niezwykle kreatywnych artystów. Jeżeli wszyscy odwrócimy głowy, zauważymy taki biały... Namiot? Tak, namiot. I w tym białym namiocie możemy obejrzeć niesamowite prace obozów. Plastyka i fotografia. Komiks, manga, anime. Japońska przygoda z mangą. Obóz fotograficzny. Grafiki komputerowej. Gry, roboty, komputery. Oraz przygoda z gotowaniem. Serdecznie zapraszamy obejrzeć wszystkie prace. Wszystkie powołane do sekretarza.
wyłuchany, a nie zbudzony w ciemnie. Ciemnie to jest chemiczne wyłuchanie, o to chodzi. Podoba mi się ten widok bardzo. Nie możesz sobie wyrobić komputery.
Powiedz, kiedy jesteś? Najwyższy czas na drugą część artystyczną. Na tym turnusie obóz gitarowy postawił na ambitne hity wielkich scen muzycznych. Zgrani, szczęśliwi i pełni wakacyjnej energii przyniosły nas do świata, w którym muzyka jest priorytetem, pasją i ogromną radością. Z pomocą pani Karoliny Dudek powstał wspaniały występ, którego już za chwilę wszyscy będziemy tutaj świadkami. Wielkie brawa! Distance.
Gabi. Zaczynamy zapowiedź kolejnego składu. Kolejny obóz to będzie najgłośniejszy obóz, jaki jest na Interkampie. Czy wiecie, jaki to obóz? Na tej mojej się świeci palec. Jest serec. Coś trzeba posłyszeć. Jeszcze raz. Czy wiecie, jaki to obóz? Po lewej, w dolnym lewym rodzie jest 1 przez 50. Otóż to będzie obóz rokowy. Kochani moi. Już wkrótce zaczniemy pokaz, który przygotował pan Arek Schroeder i z panem Maxem Czają i całą ekipą rockowych. Na początek dla nich wielkie brawa już teraz. Słuchajcie, ale obóz rockowy nie może grać dla takiej publiczności, wiecie, która tak stoi sobie i siedzi. Właśnie siedzi. No to nie jest zrobione. Ja wiem, że na was słońce świeci, ale to jeszcze nie jest to. Więc wstajemy wszyscy. Trzeba przygotować obóz rockowy, więc musimy nauczyć się robić fale. I zaczynamy fale od tej strony. Proszę państwa, czy państwo są gotowi? Bo państwo zaczynają. Uwaga, będziemy robić fale. Gabi, rozpoczniesz fale? Dobra. Gabi, szykuj się, szykuj się, szykuj się. Odliczam. 3, 2, 1 i robimy falę! Ale jaka ta fala! Ale musimy krzyczeć na zespół rockowy! Co to za publiczność? Jeszcze raz, Gabi, biegnij szybko. Raz. I uwaga, robimy falę z hałasem. Za 3, 2, 1, fala! Trochę lepiej, a teraz, żeby Gabi nie biegała znowu z tej, to Gabi z tej. I z tej strony robimy falę teraz. Uwaga! Gabi, jesteś gotowa? Więc 3, 2, 1 i fala! No i to jest publiczność. Dobra, Gabi, nie biegaj już, chodź tu do mnie. Jak tam z zespołem rockowym? Ja nie wiem, czy ja coś powiem teraz. Dobrze, więc... Czy wy się już szykujecie na scenę, czy nie? Nikt mnie nie słucha teraz. O, więc wielkie brawa, robimy falę na 3-4 od tej strony. 3, 4, super. Julio, jak tam? Jak się czujesz? Powiedz nam. Ja bardzo dobrze. A co nam zaśpiewasz? Seven Nation Army. Wow, to jest taki świetny numer. No i pan Max nam przeszkodził w konwersacji z Julią. Julia jest oczywiście z obozu wokalnego, już pewnie zdążyliście się zorientować. Brawo! Brawo do obozu wokalnego! Zawsze obozowi rockowemu zawdzięczamy dawkę najgłośniejszych emocji, a oni zawsze zwarci i gotowi do pracy poszerzają horyzonty swoich talentów, odkrywają nowe brzmienia, uczą się pracować w grupie i śmiało możemy stwierdzić, że są niesamowicie zaangażowani i chętni do pracy. Dobrze wiemy, że obóz rockowy nie gra tylko ciężkiego rocka na naszych warsztatach i obozach, tylko zawsze wspomaga grupę i obóz rockowy zawsze daje takiego powera, nawet jeżeli ma zagrać Billie Eilish i różne kawałki w tym stylu, więc po prostu jest taki ogień, że kto gra na ognisku szanty? No właśnie. No, obóz rockowy przede wszystkim. A to nie taka się dobrze. Obozie rockowy, czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? Przepraszam bardzo, czy jak na koncert rockowy przystało, możemy was zaprosić pod scenę?
szczepinkę i będzie więcej. Mogę? Hania, co zaśpiewasz? Pressure od Muse. Yeah! Będzie ogień? Będzie! I Hani z wokalu i zapraszamy teraz na scenę Oliwię i Ale z obozu wokalnego. Dziewczyny, co zaśpiewacie? Are You Mine, zespół Arctic Monkeys.
wiesz, że teraz są dwa lokale. Tak. Uwaga, uwaga, wszyscy, czy jesteście gotowi? To wielkie brawo na początek! Through an open space in my mind when she's not right there beside me. A teraz szykuje się Zuzia i Oliwia. Wielkie brawa! Wielkie brawa! Brawo, brawo, brawo! Dziewczyny, powiedzcie nam, co będzie następne. Co zaśpiewacie teraz? Manam. O, nie rób tyle hałasu. Ale my zrobimy hałas. Oh,
tym dostarczył nam dzisiaj obóz rockowy, ale to jeszcze nie jest koniec. Czas na ostatni utwór, który wykona Julia. Thank you.
czat. Zespół rytmowy. Energiczne zwieńczenie obozów. To słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za obecność. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, uczestnikom, instruktorom, wychowawcom, panu sołtysowi za obecność. Bardzo dziękujemy. I wszystkim gościom i wszystkim tym, którzy zostali z nami aż do tej pory. Bardzo dziękujemy osobom odpowiedzialnym za całe wydarzenie. Bardzo dziękujemy osobom odpowiedzialnym za nagłośnienie. Dziękujemy wam, że byliście z nami i zostaliście z nami do końca. Było naprawdę cudownie. Przede wszystkim bardzo dziękujemy naszym koordynatorkom Kasi Laszkowskiej i Kamili Szwarc. Wielkie brawa! Pokaz finałowy dobiegł końca. Bardzo wam dziękujemy za waszą obecność. Był ogień i wielkie brawa dla was! Mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok. Do widzenia.